Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia już z internetem przepotężnym, to nasz sposób oddziaływania jest ogromny, ogromny, ja też to widzę. Jak ocenia Pan ideę zorganizowania takiego przedsięwzięcia jak Blok Forum Gdańsk? Super, to są bardzo potrzebne momenty, bo ludzie się spotykają, mówią o tym, muszą takiego wzmocnienia, potrzebują nieraz. To, o czym mówiłem, że tego nie było 22 lata temu, kiedy zaczynaliśmy orkiestrę. W ogóle nie istniał internet, to było pojęcie zupełnie nowe dla nas i na naszych oczach się to stworzyło. Uważam, że super, że się ludzie spotykają. Jestem za tym, żeby jak najmniej szukać problemów, a bardziej mówić o sukcesach, co się zrobiło. Niekoniecznie, jakby jestem zwolennikiem szukania dziury w całym, czy słowo blogier jest o obciachowy, czy też nie. Wisi mi to. Dobrze, że tu mówimy też o takich momentach jak hejtowanie, takie za darmo, taka jakby złość za darmoche. Po co? Tutaj właśnie też próbujemy chyba ludziom mówić, żeby stworzyć taką etykę blogera. O tym powinniśmy więcej mówić. Rzeczywiście wierzy Pan w to, że blogerzy mają w tym momencie większą moc sprawczą i oddziaływanie niż telewizja? Absolutnie. To w ogóle idzie, no, to idzie po takiej linii, która się nie zachwieje, to nie ma innego systemu. Media pod tytułem internet zawojują świat. Telewizja jest, ja nie chcę powiedzieć zła, no bo ja sam ogół oglądam, korzystam z niej, ale ilość wiadomości, która do mnie dociera w rozmowie z ludźmi, którą czerpią nie z telewizji, jest przeogromna. Także jest to kwestia, myślę, chwili. Telewizja właśnie tworzy masę, taką masę, która nieraz przełącza z programu na program i tak tempo ogląda to wszystko. Poza tym też wymusza na nas pewne takie zachowania, które są jedne, bo jest jedna telewizja, jeden program, a blogierów jest mnóstwo. Tematyka pańskiej prelekcji dotyczyła krytyki w sieci i mimo tych ostatnich zmian w prawie, mam wrażenie, że wciąż internet pozostawia nam taką możliwość pozostania anonimowym, co sprawia, że dużo łatwiej przychodzi nam ocenianie innych. Jak sobie radzić z nieuzasadnionymi zarzutami? Znaczy, trzeba to robić. Trzeba przede wszystkim, każdy ma prawo ocenić źle. To w ogóle jest taka nasza niezbywalna wartość demokracji, ale jeżeli jest hejtowanie, używanie takich sloganowych rzeczy, które mają ciebie określić jako, że ja się od ciebie dystansuję, czyli się nazywam tak, to jest taka cała partia słów. Jeżeli teraz znowu ktoś mówi, że na pewno ten piękną bransoletę wyniosłaś ze sklepu, nie wierzę, że kupiłaś ją, no to ty się oburzasz, mówisz, no jak to, nawet chyba mam rachunek. I właśnie trzeba ten rachunek pokazać, trzeba zaprzeczyć i trzeba mieć tą siłę, żeby to robić. Ja się denerwuję, jak mi nieraz ludzie mówią, ty no na blogu przeczytałem takie o sobie słowa i co? Mówię o osobach publicznych, a wiesz tam, jak odpuszczam to sobie, to było, minęło. Ja mówię, no właśnie źle, że odpuszczasz. My piszemy, proszę zaprzestać, bo jest to nieprawda. Piszemy raz, dwa, trzy. Zazwyczaj ludzie się wycofują. Jeden człowiek, który napisał, że porównał nas do orkiestry faszystowskiej, że taka sama orkiestra była w Niemczech faszystowskich. No, w życiu nawet nie wiedziałem, że coś takiego było i skojarzył, że to są takie porównania klimatyczne, ideologiczne. Wycofał się z tego, przeprosił. Napisał, zagalopowałem się. Ale ktoś inny mówi, nie. Wy kupujecie zły sprzęt i wydajecie źle pieniądze, a w ogóle to te pieniądze niejasno pomykają po waszych kontach. Okej, w takim razie się spotkamy w sądzie. Trzeba to robić, trzeba o tym mówić, żeby też był przykład dla innych, że jest anonimowy internet, ale nie można, nie powinno się być tam zupełnie bez żadnej etyki. Czy pamięta Pan jakiś taki najbardziej absurdalny zarzut, który pojawił się czy pod adresem Pana, czy Pana fundacji? No to było absurdalne. Mam dom w Zamościu na przykład. I mało tego, spotkałem w Nałęczowie, jeżeli ktoś znajdzie ten dom, dzielę się po pół, dobra? Pół dla mnie, pół dla kogoś, kto znajdzie ten dom. Potrzebne są kwity, dokumenty. To są, że spotykam starszego pana w szpitalu, przemiłego, który mówi, a w ogóle widziałem pana dom w Zamościu, w Nałęczowie. Ja mówię, Boże, proszę pana, byłem tam, wycieczka tam była. Tam chodzi wycieczka oglądać ten dom. W Nałęczowie w ogóle w życiu chyba nie byłem ani razu, może kiedyś raz. I witam serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was do Gdańska, gdzie byliśmy na forum blogerów. Tak było.
Wróćmy jeszcze na chwilę do blogowania. Jednym z założeń tegorocznej edycji było właśnie powrót do genezy, czyli inspiracje, jakie motywowały blogerów do stworzenia ich platform. Czy pamięta Pan moment, w którym narodził się pomysł stworzenia Owsiak.net? No, pamiętam doskonale, bo straciłem swój program w telewizorze i tak mówię, wszystko mamy, kamery mamy, ludzi mamy, wszyscy to świetnie robią. Czyli to był taki moment, że wszyscy jakby byli chętni, wszyscy chcieli to robić. Ja pamiętam, jak pierwszy moment, jak tylko się w ogóle pokazał internet, no to był taki moment, gdzie ja mówię, ale internet. Nie wiem, słowo pisane chyba jest pewniejsze. A ludzie już siedli i mówili, Jurek, to jest jedyny instrument, który za chwilę będzie tym głównym instrumentem. Dobra, to robimy. Jako że mamy już połowę listopada za nami i Wielka Orkiestra zbliża się wielkimi krokami, czy mógłby Pan opowiedzieć w kilku zdaniach, jak wyglądają przygotowania, na jakim są etapie, czego możemy się spodziewać po tegorocznym finale? Wszystko jest już odpalone i na internecie wchodzicie na naszym www.wospo.rg.pl. Krok po kroku, ikonka po ikonce, tylko wbijacie, co macie robić, żeby z nami pracować. Ja zwykle 120 tysięcy wolontariuszy, myślę, że będzie 1500 sztabów przynajmniej, gra cały świat. Zbieramy pieniądze, będziemy zbierać na SORY, czyli szpitalne oddziały ratunkowe i na geriaty. Czyli jeszcze raz mówimy, dla godnej opieki medycznej ludzi w podeszłym wieku. Czyli zakrętka 12 stycznia na dużą skalę. Myślę, że także blogierzy są wtedy z nami. Ci, którzy chcą być z nami, super, że się bawimy, bo to jest taka zabawa. Każdy na swoim podwórku coś robi, a tysiące tych podwórek właśnie tworzy Wielką Orkiestrę. Taką siłę dla wszystkich. Jesteśmy tego dnia dumni z siebie. Właśnie nie przyjmujemy wiadomości, że jesteśmy nieudacznikami, że jesteśmy słabym społeczeństwem, że siedzi w nas tylko zadymiarski charakter bytu. Nie, właśnie chcemy się bawić i to jest pokazane. Jak były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, no to proszę bardzo, co się działo w Gdańsku, co się działo we Wrocławiu, co się działo w Warszawie. Piękne chwile, no wiesz, nagle się okazuje, że jesteśmy współcześni, no. Podglądamy innych i chcemy to samo robić. Dlatego myślę, że 12 stycznia też będzie niezła zadyma. Gdzie trzymam pieniądze? W słoiku. Taka kwestia, która mnie nurtowała od małego. No. Jak Pan sobie radzi z głosem, z gardłem po finale? Najlepszy lekarz w tych sprawach, grecki lekarz, doktor Metaxa, bardzo pomaga i przyjmuje 24 godziny na dobę. W ogóle jest to jedyny lekarz, z którym mam ogromną przyjaźń. Dobry grecki, stary lekarz. No trzeba walczyć z tym. Wiesz, no, musiałbym się uczyć jakiś technik, a że mnie to kompletnie nie pasuje, jakoś nie mam do tego łba, no to tracę ten głos i potem od początku już następnego dnia już musimy być na konferencji prasowej. Więc bywa, że szorstkim głosem matowym Himmelsbacha podsumowuje wszystko i to ma swój urok. No, nie wyobrażam sobie, że nagle bym miał operowy głos i wiesz, zasuwał. Właśnie to jest ten urok, że nikt nie podrobi, nikt nie wiesz. Jak będę miał taki głos jak dzisiaj, to możecie powiedzieć, kurna, chyba go stworzyli internetowo. Chyba to nie jest prawda, że to jest on. Póki co mam głos. Dziękuję bardzo i bądźcie z nami 12 stycznia 2014 roku, bo jak to mówi Jurek, oj się będzie działo.